Chciałbym Wam opowiedzieć taką y, krótką, ale też dziwną historię, bo nie mam znaczy: Historię. No, y, to, co mi się przydarzyło dzisiaj y, około 14:15, może 13:00, y, nie pamiętam, godzina tu nie jest ważna. Y, zjadłem sobie arbuz do połowy. Mm. I jeszcze muszę go jutro dokończyć, bo już mi się dzisiaj nie chciało dokończać Bo po prostu nie byłem głodny przez prawie, że cały dzień A zjadłem prawie, że tylko po arbuza, no to coś dziwnego tu było No i e, później, e, nagle coś poczułem w żołądku e, Że, o, kibelek wzywa No to sobie idę do tego kibelka, siadam, zamykam drzwi Czekam Minutę, dwie, nic. No to już chciałem wstawać, a tu nagle wypływa kubka. No i ta kubka była taka. Jakby to powiedzieć? Pomieszana. Taka kubka pomieszana. Taka płynna, trochę, ale trochę taka twarda, jak jajko na twardo. Bardzo dobre. Jajko na twardo gotowane, fajne, smaczne. No, i ściska mnie coraz bardziej. Wielicie grubym, ściska i w chudym, i jeszcze w takim średnim, i ściska, i nagle wylatuje. Jaka ulga po dwóch minutach? Prze... Po dwóch minutach było 30 sekund przerwy, i nagle taki twardy stolec wylatuje, jakby był cały z gwoździ. I jak dubsko nie zaczęło boleć. Jak to czułem, jakby to odrywało mi skórę z dubska. Jak to nie zrywało, byłoby mi tak naprawdę skóry. Ja tak sobie wyobrażałem, że tak mogło taki bólby mógłby być. To przez 10 minut po, wyla, po wyleceniu. Tej kubki twarde jak gwoździe nadziane bitą śmietaną. Yy, bolało i szczypało. No i po tych 10 minutach no przestało. No. no, naturalnie coś przestało. No i później czuję, no że znowu, ale to teraz takie trochę bardziej miękkie. I że coś za, za, za łatwo wylatuje. No okej. Okay. Łatwo poszło 10 sekund i wyleciało. Yy. No i co? Eee, co tam było jeszcze? Eee, co tam było? A, kupka i kibelek. No, później, e, podczas e, pobytu na polu bitwy pod e, e, kibelkowym województwem. E, nie, to nie było województwo, co ja gadam. E, Krajem kibelkowym yy, yy, Jak kubka jedna nie wyleciała Jak woda się nie, rozhapla, nie, nie rozplaszczyła Jak nie wklęsła do środka kibla Tak się później rozprysnęła Na moje dupsko Że miałem prawie całe yy, Mokre No to biorę papier Wycieram Patrzę no odechciało mi się już kubki robić No to wstaję no podcieram się wychodzę jakby gdyby nic jakby żadnej wojny nie było e, później patrzę po spuszczeniu wody a to jeszcze pływało a że to ja ryb nie lubię i nie jadłem no to jakim prawem to mogło pływać no jakim prawem no jeszcze oddychało to pod wodą bo się jeszcze nie rozpuszczało e, No. Jakby taki ubot niemiecki okręt niby zatapialny, ale nie zatapialny, który sam się umie zanurzyć i nawet ponad Dwa dni no Dobra bez przesady yy, Dwie godziny się nie wynu nie, ten, nie wynurza No to tak samo było Z tym Z tą kubką Z tym stolcem Ale że na odwrót Że nie chciała pójść na dno No to to był chyba pancernik yy, Jakiś tam yy, Który się nie dawał zatapiać yy, Twardy był yy, yy bo czułem jak mi wychodził, no to był twardy. Nie machaj tym, bo tu mam do pokolorowania. Okej, okay. magikarpia, fajna rybka, yy, bezużyteczna, ale okej. Okay. Yy. A, i może poza tym, co ja teraz tu mówię, co wy na to, żeby na przykład jutro pojawił się film, gdzie w słoiku mam wodę. Na przykład, ja bym to wstawiał przed filmami, jak dodaję coś do tej wody, czyli na przykład nie wiem, ziemię, trawę, ocet, majonez. I na przykład po takim miesiącu bym pokazał, jak to wygląda, albo po, co tydzień bym to pokazywał, jak to akurat wygląda, w jakim stanie to jest. No, na przykład kiki bym tam wrzucał, nie wiem, co tam jeszcze, chipsy, Pepsi, wszystko, co się da wrzucić, co jest twarde, nawet nasikać, nasrać. Mm, nie wiem, kubsko-papugi kupsko tam wrzucić. Ru, ru, dużo rzeczy, rzeczy jest, na przykład martwą rybę, ale taką małą, żeby to nie był karp. Na przykład, nie wiem, tak, taka mała rybka, no, na przykład martwa, no to tak na łyżkę ją mi wrzucić do tego słoika. Eee, choć to już jest dziwne to, co powiedziałem, no to może bez tej ryby nie, 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 nie będę takim człowiekiem, gdzie nawet martwe ryby musi torturować. Eee, ale na przykład pozostałości, na przykład... Y nie wiem, po obiedzie, czyli na przykład, nie wiem, sos grzybowy, pomidorówkę, yy, na przykład, co nieraz nie dojadam, yy, nie to, że nie lubię, ale nieraz nie dojadam, bo po prostu jestem najedzony. Ale nie mówię o takim, że całe to wlać, tylko na przykład jakąś małą łyżeczkę i tak dalej, no, ja bym sobie wybrał nawet taką specjalną łyżkę do tego, yy, no, i na przykład, nie wiem. Jakiś metal z rdzą rzucić eee, rtęci nie, bo w sumie nie mam rtęci. Nie wiem, podgrzać to jakoś. Nie wiem, zgniłe mleko do tego wrzucić, wla wlać, zamrozić to. Później to odkuć jakoś. Albo nożem to kłuć. Dużo rzeczy jest do, do robienia tego. O, wodę z kibla. <grym> Co by tu jeszcze mo można byłoby wrzucać Nie wiem, farby na przykład e albo palące się kartki Nie to w sumie trawa mogłaby się spalić albo mieszkanie No to lepiej nie kombinować e o, na przykład, nie, dobra, bo to nie wiadomo, co, co by się stało. Miałem, też miałem teraz zaproponować, na przykład ten. O, to, co zapał, nie zapałki, tylko yy, nieraz to, co chyba mają, według mnie, te yy, petardy, proch jakiś tam. No to właśnie to można byłoby dać. E, chińskie ognie, te zimne, a nie chińskie. Kurde, co ja gadam? E na przykład, nie wiem, mentosy do tego Z Pepsi połączone tam w lacie, o Magikarp zrobiony No różne rzeczy można z tym jeszcze zrobić Więc jak ktoś chce, ale na pewno nikomu się nie będzie chciało Kurde, znudzony jestem tym nagrywaniem dziś A i dla waszej informacji jakby to pewnie będzie, niektórzy jutro będą to oglądać To ja od razu mówiłem, że Wczoraj jakby miałem odetkane Już mi się odetkało uszy No mogę godzin pokazać 23.43 No to pewnie nikt o tej godzinie obejrzy, no to powiem No że pewnie jutro To obejrzy, ale wczoraj to nagrywałem, tak? No Taka sytuacja ten jest ładny Gleyson Dobra to resztę tu mo o Nie dobra To ja sobie go zrobię po nagraniu Co by tu jeszcze powiedzieć Kurde Nie wiem co by jeszcze powiedzieć O, o tym temacie wam nie powiem. E... O tym też nie no, bo to ten dziwny ten trochę temat. Hm. Jaki by wam powiedzieć jeszcze? No nie wiem jaki temat wam powiedzieć. O jakim może mówić. Albo mogę też zaproponować na przykład takie filmy, gdzie chodzę sobie po lesie i na przykład bym mógł odpowiadać na Wasze pytania, których nie będzie. Yy... Albo po czymś innym, albo gdzieś indziej. Albo coś. Nie, zwiedzić to nie no, bo nie ma aż tak dalekiego zasięgu. Yy, ale na pewno może się pojawi yy, film z morza, ale nie wiem. Nie jestem pewny. Więc tego wam nie obiecam, ale nie wiem. Może będzie, może nie. Jak się nagra, to się nagra, jak się nie nagra, to się nie nagra. Proste nie? Niech to stream mówił. Ja mogę wrzucić nagrać dzisiaj film, ale wrzucić na przykład za 5,5 lat. A i tak to gówno kogoś będzie obchodziło, czy ja to nagrywałem dziś, czy te 5 lat temu. Coś takiego on to mówił na QA. Chyba z okazji 300 tysięcy subskrypcji albo 200, nie wiem. Nie pamiętam, czy on tak akurat mówił, ale fa fajny kanał, fajnie się można pośmiać. On akurat nagrywał tajemnice i ciekawostki Google Maps wrzuca tak mniej więcej co 2-3 co tygodnie, ale jak jest w życiu, no to naprawdę dobrą robotę on robi. Polecam odwiedzić jego kanał, nawet zostawić subskrypcję dla niego. Fajny kanał, no, według mnie mało subskrypcji, on zasługuje na milion subskrypcji. Więc każdy, kto widzi mój film i dotarł do tego momentu, proszę, niech wejdzie na jego kanał, widzi stream albo niech wpisze sobie Google Maps tajemnice i ciekawostki no to pewnie pierwszy film jego będzie właśnie pierwszy film zaproponowany od YouTuba będzie właśnie jego film gdzie on pokazuje dziwne rzeczy na Google Maps złapane uchwycone ostatnia ostatnio to mnie rozśmieszył film chyba z dwóch miesięcy temu albo trzech jak on pokazywał niby Assassina Dziecko tak naprawdę było ubrano chyba w niebieską bluzę Albo kurtkę I miał zasłoniętą twarz W sumie się nawet zastanawiałem Czy to Assassin Bo w następnym momencie on zniknął I to naprawdę I nigdzie nie było po nim śladu Albo jeszcze Chyba jeden z pierwszych odcinków Człowiek samolot No też fajny film. Człowiek, który chyba po grubej imprezie poszedł na pole i udawał samolot. No. Albo on mówił, że. I to w sumie była prawda, bo sobie nawet weszłem na Google'a na jakąś stronę z dziwnymi kradzieżami albo akcjami i on powiedział, że dzięki Google Maps jedna z tych jedno z przestępstw zostały rozwiązane, bo było widać twarzy ludzi, którzy napadli, napadli pewne osoby a że ten człowiek mniej więcej pamiętał, jak wyglądały, no to udało się złapać te osoby, i to nawet w Polsce było. Ale do końca to też chyba nieprawda, bo też większość ludzi pisało o tym zdarzeniu, bo se znalazłem, niż nie pamiętam, co tam wpisałem. Połowa była na tak, druga połowa na nie, więc można powiedzieć, że ignorować to, tą sytuację, czy to prawda, czy nie to tak yy, może być, że o, księżyc zara uderzy w ziemię. No na przykład w części osób to uwierzy, w takich, takie małe osoby yy, 6-5 lat, jak będą wiedziały, co to księżyc, Ziemia, Kosmos, yy, Jowisz, Saturn, technologia tak ma. Yy, no i co tam jeszcze można było by powiedzieć? A ten słoik. Właśnie, jakbyście chcieli, to kilka gramów Saturna można byłoby tam rzucić. Jowisza, Marsa, Księżyca, Neptuna, o, Merkurego, Skoły Macierzystej z Minecrafta, cokolwiek, Nawet to obsydian, bo, bo nie, najsilniejszy blok w Minecraft to jest. Barier blok. No to można byłoby do tego kwasu wrzucić, właśnie barier bloka. No, albo pokrzywę, albo jarzębinę też. No i na przykład co tydzień bym, tak jak już Wam mówiłem, pokazywał to, jak to wygląda. I bym to na przykład wrzucał na początku te, na przykład tego filmu, jakbym to miał nagrane. Eee, taki, nie, wiem minutowy filmik, krótki. I włączałbym go do tego właściwego. Albo normalnie osobno. To zależy jak mi się będzie chyba chciało, ale prędzej bez dodawania do filmu, bo to za długo by trwało. Na tym co ja montuję. Znaczy montuję, czy dodawanie filmu. Do filmu to jest montaż. No ciężko powiedzieć. Yy... Dobra, nie mam pomysłu. Ja się nudzę, wolę sobie obejrzeć YouTube'a niż to nagrywać to co właśnie teraz nagrywam, więc Elo.